No nic nie wskazywało na to, że zakończy się ten dzień tak dla Ciebie pechem, no i wielkim chyba sukcesem, bo tytuł mistrza Polski już należy do Ciebie. No tak, tak jak tutaj kolega powiedział, no Hitchcock by tego nie wymyślił i też nie spodziewałem się, że tak będzie. Po pierwszym podjeździe wyścigowym, problemy techniczne ze skrzynią i w drugim myśleliśmy, że opanowaliśmy sytuację, no ale niestety ujechałem kawałek prostej i skrzynia się zablokowała, więc mówię, no jutro będzie walka o wszystko, bo pewnie Andrzej pojedzie dobrze i wygra. No ale niestety Andrzej też jakieś problemy techniczne i tak naprawdę no, czekam na oficjalne wyniki, ale no, chyba zostałem tym mistrzem, jednak obroniłem tytuł. Trochę niedosyt chyba z niedojechanego drugiego wyścigu. Nie, no bardzo niedosyt, tak. Nie jestem nawet zadowolony, nie cieszę się, bo chciałem wygrać. No. Było blisko już Marcina Słowodziana i tak naprawdę rezerwy, gdyby nie skrzynia, to tam rezerwy jeszcze duże pozostały. Zaczęło mi się dobrze jeździć i wszystko zaczęło współpracować, no ale niestety no, nie udało się. Taki motosport. Dzisiejsze zwycięstwo, czarny koń tych zawodów, Marcin Słobodzian, no fenomenalnie pojechał dzisiaj. Tak, no na pewno gratulacje dla Marcina, bardzo dobry występ. Szczególnie, że nie jeździł tym samochodem, nie znał go, więc naprawdę bardzo fajny postęp, czasy są bardzo dobre. No, szkoda, że u mnie coś nie zagrało i nie mogłem podjąć rękawicy w drugim przejeździe. Dubaj, drugi tytuł mistrza Polski. No tak, kto by się tego spodziewał, no na pewno nie ja, no to z moim doświadczeniem dwuletnim i dwa tytuły, no coś wspaniałego, no bardzo jestem też zadowolony, no dziękuję wszystkim kibicom, zespołowi Forturbo za świetną pracę, bo zdobyliśmy to wszystko razem, Andrzejowi Lęczowskiemu za cenne wskazówki, tak naprawdę wygrywamy razem i przegrywamy razem, no dzisiaj żeśmy razem wszyscy przegrali, ale no udało się dzięki wielkiemu szczęściu ten tytuł obronić. Oh,
sezon zakończony, troszeczkę się ciągnął, dobrze się już skończył. Dzisiejszy dzień troszeczkę nieudany, mogę powiedzieć, bo chciałem walczyć o zwycięstwo, niestety nie udało się. Drobne problemy techniczne, no i drugi podjazd, zatrzymałem się tuż za metą. Ale też szczęście, trzeba powiedzieć, że mi sprzyjało, bo kłopoty dopadły mnie dopiero za metą. Tutaj dzisiaj też jesteście, dziękujemy wam za waszą pracę. My będziemy wracać do domu. Będzie od nas troszeczkę czuć alkohol, ale mówimy szczerze i otwarcie. Nie piliśmy alkoholu, to tylko z radości.